byłam na 5. roku studiów, czyli musiałam wybrać, co robić po studiach. Dotychczas pracowałam w butikowych kancelariach i chciałam zobaczyć, jak pracuje się w międzynarodowym środowisku, w większej firmie. Dowiedziałam się, jak pracuje się nad takim złożonym projektem biznesowym, podczas którego współpracują ze sobą różne działy, m.in. dział doradztwa podatkowego, dział prawny, dział doradztwa finansowego. Najciekawszą rzeczą było odtworzenie takiego procesu transakcyjnego, które przedstawiali nam organizatorzy tego projektu. I pokazało to, że tak naprawdę przebieg tej transakcji jest wielowątkowy i należy współpracować z innymi członkami zespołu. Sam finał Akademii, ale to pewnie też dlatego, że moja drużyna z Poznania akurat go wygrała, więc mam miłe wspomnienia. Warsztaty Deloitte wyróżniały się na pewno tym, że one były interaktywne, że nie były to suche wykłady, pracowaliśmy nad case'em i mogliśmy mieć wkład w rozwiązanie tego case'u. Ciekawa okazja, żeby poznać i zdecydować się tak naprawdę, w którą stronę chcemy pchnąć naszą przyszłość. Osoby, które prowadziły warsztaty, są obecnie moimi współpracownikami, bo trafiłam do Deloitte po Akademii Prawa, po finale zostałam zaproszona na rozmowę. Dzięki temu, zaczynając pracę, znałam już kogoś. Studentom ostatnich lat, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda praca z klientem biznesowym i zastosowanie prawa w biznesie, bo to też wyróżnia na pewno Akademię Prawa spośród innych warsztatów. Świetna okazja, aby poznać działanie prawa w praktyce i jest to okazja również do poznania bardzo ciekawego osób. Akademia Prawa jest szansą dla studentów, którzy zastanawiają się nad pracą w większej kancelarii. Poza tym jest to też możliwość wygrania fajnych nagród.